Ponad 2 miliardy osób korzystają aktualnie z WhatsAppa. To oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem są tam również Twoi klienci. W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć własnego asystenta klienta AI, który będzie działał na WhatsAppie, a jego możliwości to między innymi automatyczne odpowiadanie na zapytania klientów, będzie mógł korzystać także z bazy wiedzy i po trzecie będzie oczywiście oparty na sztucznej inteligencji. Możliwości rozbudowy takiego asystenta klienta AI jest znacznie więcej, bo możemy między innymi Automatycznie wysłać wiadomości o zmianie statusu zamówienia wysyłać super atrakcyjne wizualnie oferty promocyjne, np. z łatwym do kliknięcia do wykorzystania kodem promocyjnym lub też super interaktywnym obrazkiem, lub możemy to rozbudować oczywiście na inne platformy, tak jak na przykład Messenger. W pierwszym kroku musimy przygotować nasze środowisko pracy. Ja do tego wykorzystam aplikację do automatyzacji N8N. Aby korzystać z tej aplikacji mamy trzy możliwości. Pierwsza z nich to rozwiązanie chmurowe, które można. Możesz kojarzyć na przykład z aplikacji Make czy też Zapier. Są to konkurencyjne rozwiązania. Druga możliwość to samodzielne hostowanie. To właśnie ta opcja sprawia, że N8N jest tak bardzo atrakcyjne dla użytkowników. Dzięki temu nie mamy żadnych ograniczeń w aplikacji. W stylu limity procesów czy też ograniczenia przesyłanych danych. Jest to jednak znacznie bardziej zaawansowana opcja. No i tutaj ma jedną wadę, ponieważ w przypadku chatbota musiałby twój komputer być włączony 24 godziny na dobę, aby odpowiadał o każdej porze i nocy. Dlatego proponuję ci skorzystać z rozwiązania pośrodku, które jest doskonałym kompromisem pomiędzy rozwiązaniem chmurowym a samodzielnym hostowaniem. Tutaj użyjemy właśnie samodzielnego hostowania, jednak na innym serwerze. Dzięki temu po pierwsze znacząco redukujemy koszty, a po drugie mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. No i po trzecie, nie mamy żadnych limitów. Rozwiązań, na których możesz postawić N8N jest naprawdę dużo. Ja to polecam Railway App, z tego względu, że możesz tutaj zacząć już z planem hobby zaledwie od 5 dolarów miesięcznie i nie mieć żadnych ograniczeń na aplikacji N8N. Link oczywiście do tej aplikacji znajdziesz w opisie. Po założeniu konta konfiguracja jest banalnie prosta. Tworzymy nowy projekt, wybieramy teraz Deploy a Template i wybieramy pierwszą opcję z góry, n8n. Teraz zjeżdżamy na sam dół i klikamy ten przycisk Deploy. Po zalogowaniu się do naszego środowiska, klikamy ten plusik, aby stworzyć nowy workflow. Tu w tym miejscu jest cała tablica, na której będziemy tworzyć nasz przepływ pracy, czyli tworzyć naszą całą Automatyzację, w tym przypadku asystenta klienta na WhatsAppie. Jednak zacznijmy najpierw od nazwania naszego projektu, aby on nam się nie zgubił gdzieś później w gąszczu innych. Klikamy więc tutaj. I nazwijmy go sobie na przykład asystent WhatsApp Test. Teraz klikamy tutaj na środku ekranu w ten plus, aby dodać trigger, czyli wyzwalacz. Inaczej mówiąc, to jest działanie, które gdy zostanie wykonane, to uruchomi się nasza automatyzacja. Możemy dodać właśnie na przykład manualny trigger, możemy dodać trigger czasowy, aby na przykład w każdy poniedziałek o 8 rano przesłało się do nas maile z newsami, albo właśnie tak w tym przypadku poszukamy tutaj WhatsApp i wybieramy tą opcję. Na liście mamy tutaj wiele dostępnych wyzwalaczy dla Whatsappa, dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać tutaj właśnie opcję On Message, czyli uruchomie się nasza automatyzacja, gdy otrzymamy wiadomość. Teraz, aby nasz wyzwalacz działał prawidłowo, musimy go połączyć z naszym kontem Whatsapp. W tym celu klikamy tutaj w tą rozwianą listę i tworzymy nowe połączenie, nowe konto. Teraz musimy zdobyć nasz numer klienta, a także nasze sekretne hasło. Aby zdobyć nasze klucze, musimy zalogować się na konto firmowe na Facebooku, czyli. Meta. Wejdź na stronę biznes.facebook.com i zaloguj się przez Facebooka lub utwórz nowe konto, jeśli jeszcze go nie masz. Następnie, tutaj po lewej stronie, w rozwijanym menu konta, wybierz aplikację. Powinieneś mieć tutaj pusty widok lub jakieś inne aplikacje, które wcześniej udało Ci się skonfigurować. My tworzymy teraz nową, więc klikamy w ten przycisk tutaj Dodaj. Wybieramy teraz pierwszą opcję z góry i tworzymy nową aplikację. W pierwszym polu musimy ją sobie jakoś nazwać. Powiedzmy, że zrobię to WA Test Bot. Niżej podajemy adres e-mail i przechodzimy dalej. Teraz tutaj zjeżdżamy niżej i wybieramy dom opcję inne i przechodzimy dalej. Wybieramy opcję biznes i klikamy next. Sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Nasza nazwa aplikacji, adres e-mail kontaktowy i klikamy dalej. Ekstra. W tym ekranie musimy wybrać aplikację, którą chcemy podłączyć. My wybieramy oczywiście WhatsApp. Klikamy tutaj Setup. Połączenie utworzone. Teraz musimy uzyskać nasze klucze do połączenia aplikacji z N8N. W tym celu klikamy w App Settings i wybieramy tutaj Basic. I w tym miejscu mamy nasz App ID. Zaznaczamy i kopiujemy. Wracamy na stronę naszej aplikacji do tworzenia asystenta AI. Wklejamy nasz Client ID. Wracamy na tamtą stronę z powrotem. I teraz musimy zobaczyć nasz App Secret. Tak samo go kopiujemy i wklejamy tutaj niżej w odpowiednim polu i klikamy tutaj save. Jeśli wszystko zostało poprawnie wpisane, to otrzymamy taki właśnie na zielono komunikat. Jeśli coś jest źle zrobione, to wyskoczy tutaj komunikat na czerwonym polu. Bardzo ważnym elementem w aplikacji N8N jest odpowiednie nazywanie swoich modułów, węzłów, a także połączeń. W tym przypadku mamy tutaj WhatsApp 2, tak? Czyli tak naprawdę nic nam to nie mówi, więc warto byłoby tutaj to jakoś nazwać. Na przykład właśnie testowe połączenie. I jeszcze raz robimy zapisz. Teraz nasz trigger powinien już działać. Jednak w tym momencie to jest dopiero pierwszy moduł, który tylko i wyłącznie uruchomi całą naszą automatyzację, jeśli przyjdzie wiadomość. Wyślijmy teraz testową wiadomość naszego bota, sprawdźmy, czy przyjmie on dane. Najpierw jednak musimy uzyskać nasz numer Whatsappowy. Facebook przydziela nam testowe numery na początek, więc wybierzmy teraz zakładkę tutaj Whatsapp w, lecznym, w lewym bocznym menu i wybieramy opcję API Setup. Tutaj jest nasz testowy numer. Ja go w tym momencie zapisuję, wbijam na WhatsAppa i wysłamy wiadomość. Oczywiście, zanim wyślemy testową wiadomość, musimy uruchomić nasz workflow, aby tutaj czat nasłuchiwał, czy wiadomość została przesłana. Klikamy w tym celu tutaj właśnie przetestuj workflow. Czekamy chwilkę, aż ten przycisk, jakby tak. Zaimpulsuje, jak właśnie teraz, i możemy wysłać naszą testową wiadomość. Ok, i ekstra. Tak jak widzisz, mamy zakończony workflow, nie mamy już możliwości zatrzymania go, więc sprawdźmy, jakie dane do nas przyszły. Super, nasze testowe dane przyszły. Tak jak widzisz, tutaj mamy wynik: mamy nadawca Jan, zgadza się, mój numer telefonu, i niżej mamy treść wiadomości, czyli mamy. Test. Teraz zamknijmy to okno i przejdźmy do kolejnego kroku, gdzie dodamy cały silnik naszego asystenta klienta. Klikamy w ten plusik, wybieramy teraz opcję tutaj właśnie Advanced AI i wybieramy opcję Agent. Dzięki temu, że wcześniej wykonaliśmy test, mamy tutaj po lewej stronie podgląd do danych, które zostały przesłane i w łatwy sposób możemy teraz przejść do dalszej konfiguracji. Przełączamy się tutaj na tą drugą opcję i w tym miejscu musimy wpisać prompt użytkownika. W jednym z poprzednich filmów pokazałem, jak stworzyć własnego agenta AI. Jeśli nie wiesz, co to jest i jak to działa, to w największym skrócie można powiedzieć, że jest to taki odpowiednik GPT-sów w trakcie GPT, czyli takich specjalistycznych czatów. Działa to mniej więcej tak, że mamy z góry zdefiniowane jakieś polecenie, jak ma się zachować dany czat do którego wrzucamy polecenie użytkownika. Na przykład kiedy mamy specjalistyczny czat, który ma wygenerować logo, wystarczy, że wpiszemy krótkie polecenie dla firmy drukarskiej. On już będzie wiedział, co ma z tym zrobić. I tutaj podobnie musimy zdefiniować systemowy prompt, czyli to jak ma się zachowywać cały nasz asystent klienta, a wiadomości użytkownika prześlemy to, co użytkownik wysyła do nas na Whatsappie. Dlatego w polu prompt user message wrzucamy naszą zawartość przesłaną przez użytkownika. Musimy tutaj odnaleźć w tej tabeli. Ja ją znalazłem tutaj w tym miejscu. Mamy ją jako body i w tym przypadku jest to zawartość test. Łapiemy tak i w łatwy sposób możemy to tutaj przerzucić w to pole. Jeśli jej wartość się zgadza, to będzie świeciła się tutaj na zielono, a niżej zobaczymy podgląd. Przejdźmy jednak dalej do konfiguracji naszego asystenta na Whatsappie, ponieważ musimy tutaj dodać właśnie wspomniany wcześniej systemowy prompt. Klikamy w tą opcję i wybieramy opcję System Message. Teraz musimy tutaj opisać, jak chcemy, aby nasz asystent klienta się zachowywał. Co ma robić? Na przykład, czy ma odpowiadać krótko, bezpośrednio po imieniu, z całym szacunkiem lub przesyłać bezpośrednio na przykład do kontaktu telefonicznego. Ja na przykład przygotowałem coś takiego: Odpowiadaj szybko, konkretnie, maksymalnie w jednym zdaniu. Chętnie rozmawiasz na tematy związane z automatyzacją i sztuczną inteligencją. A jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z usług, to przekieruj go na stronę ian.gulczynski.pl, czyli do mnie. Oczywiście pamiętaj, proszę, że to jest totalnie podstawowy prompt. Warto by to było zrobić jakieś wykluczenia, aby udzielał informacji albo jakieś nie udzielał, żeby nie rozmawiał o przypisie na pizzę, tylko właśnie o tym, w czym się specjalizujesz. Ale to jest tylko poglądowo na potrzeby tego filmu. Przechodzimy dalej. Zamykamy więc to okno i tutaj niżej mamy takie trzy plusy pod które warto będzie coś podpiąć. Pierwszy z nich to nasz model AI, z którego będziemy korzystać. Możesz podpiąć tutaj wiele rozwiązań, między innymi możesz podpiąć tutaj na przykład ChatGPT, możesz podpiąć Cloud od Anthropic, możesz podpiąć DeepSeek i generalnie co tylko zechcesz. Ja testowałem potem na właśnie tutaj ChatGPT, GPT, tylko szukam tutaj OpenAI. Wybieramy tą opcję i tak samo jak w przypadku Facebooka musimy tutaj podpiąć jakieś swoje konto do którego mamy dostęp. Rozwijamy więc listę, wybieramy Create, i tutaj musisz wkleić swój klucz do czatu GPT, DeepSeek czy jakiejś innej platformy, a następnie tu musisz dostosować URL. Nazwij to odpowiednio, tak abyś wiedział, z czym łączy się ten moduł i zapisz wszystko. Po pozytywnym połączeniu będziesz mógł wybrać model, z którego chcesz skorzystać. W przypadku czatu GPT możesz wybrać na przykład 4O mini. Teraz dodajemy naszą, powiedzmy, drugą nogę do agenta. Jest to pamięć. Ona odpowiada za to, że asystent będzie pamiętał dłuższy kontekst rozmowy z naszym klientem. Prosty przykład, jak to może działać. Kiedy w pierwszej wiadomości czat zapyta, jak masz na imię, to w kolejnych może się zwracać bezpośrednio po imieniu do klienta. Jeżeli nie ustawimy takiej pamięci, to czat po prostu będzie bezpośrednio odpowiadał na aktualnie ostatnie zadanie pytania nie będzie miał tak zwanego kontekstu. Dlatego klikamy w ten plus i wybieramy opcję Simple Memory. Tu musimy przełączyć się na tą drugą opcję. I w tym miejscu musimy podpiąć jakiś klucz identyfikacyjny. Może być to wartość na przykład właśnie tutaj z pola w A podkreślenie ID. Przeciągamy je sobie tak samo jak wcześniej i wrzucamy w to pole. Niżej ustalamy, jak wiele wiadomości czat ma pamiętać. To myślę, jest to 5. Myślę, że to jest odpowiednia liczba. Możesz sobie to zwiększyć na przykład do 10. I w ostatniej, trzeciej nodze mamy tools, czyli narzędzia. Tutaj możemy podpiąć to, z czego chcemy, aby czat korzystał. Między innymi, właśnie możemy tutaj dodać naszą bazę wiedzy. Tutaj, tak jak widzisz, jest bardzo dużo różnych komponentów, więc wystarczy, że wybierzesz na przykład Asana, czy też Airtable, to gdzie przechowujesz swoje dane. Mogą być też oczywiście tutaj arkusze Google. Konfiguracja zależnie od modułu może wyglądać nieco inaczej, jednak cały system postępowania wygląda podobnie jak w poprzednich krokach, czyli łączymy się z aplikacją, uwierzytelniamy, a następnie, zależnie od jej możliwości, możemy po prostu ją dalej konfigurować. My przejdźmy tutaj do ostatniego kroku, czyli do wysyłania wiadomości, bo w tym momencie nasz asystent odbiera wiadomość, przetwarza ją, sztuczna inteligencja przygotowuje odpowiedź, ale ona nie jest nigdzie wysyłana. Tak więc musimy tutaj dodać jeszcze moduł, który wyśle wiadomość na WhatsAppie. Wyszukujemy więc tutaj Whatsapp i wybieramy opcję Send Message. W przypadku kluczy dostępowych do Whatsappa sytuacja jest dość nietypowa, ponieważ musimy mieć osobne konto do odbierania wiadomości i osobne do ich wysyłania. Zazwyczaj wystarcza nam tylko dwa klucze, tak jak na przykład do arkuszy Google. I dzięki temu możemy zarówno czytać, jak i tworzyć, modyfikować arkusze. Tutaj musimy mieć osobne połączenie, tak więc klikamy tutaj Create. Connection. I uwaga, dane, oczywiście, które tutaj musimy wpisać, są inne. Zdobędziemy je w innym miejscu na platformie biznesowej Facebooka. Pierwszy krok to musisz wygenerować kod, który umożliwi Ci wysyłanie wiadomości. Kliknij więc w ten tutaj duży przycisk, a następnie przejdź proces logowania i się uwierzytelni. Otrzymasz wtedy taki kod. Teraz możesz go skopiować i wracamy na poprzednią stronę. Wklejamy go w polu access token. Wracamy na stronę biznesową Facebooka. I teraz tutaj, jeśli chcesz korzystać z testowego numeru dalej, to musisz uwierzytelnić swój numer, na który chcesz wysyłać wiadomości. Kliknij więc tutaj w to pole i dodaj swój numer. Musisz przejść oczywiście weryfikację, potwierdzić to kodem SMS-owym. Możesz również od razu przejść na poziom zaawansowany, czyli to, gdzie Twój bot będzie działał normalnie, bez testowego konta Facebooka i w tym miejscu klikając, możesz dodać później swój własny numer, tak samo go weryfikując. Wtedy nie masz żadnych limitów do kogo co możesz wysyłać i bot od razu będzie. Będzie po ogarnięciu tej kwestii kliknij tutaj w tom ikonę, aby skopiować swój identyfikator biznesowy. Wracamy tutaj na poprzednią stronę i wklejamy biznes ID. Robimy zapisz i komunikat pozytywny, więc ekstra będziemy mogli wysyłać wiadomości. Tutaj zostawiamy domyślne ustawienia, czyli message. SEND, następnie musimy wybrać numer, z którego chcemy wysyłać, albo to będzie właśnie numer testowy, albo nowy, który dodaliśmy. A w tym polu podajemy numer odbiorcy. Oczywiście nie definiujemy go tak zwany na sztywno, tylko wybieramy go z poprzednich pól. Na końcu musimy jeszcze wpisać tekst, body, czyli to, co chcemy wysłać naszego użytkownika. Możemy oczywiście tutaj wpisać coś swojego, albo użyć właśnie tego co wygenerowała dla nas sztuczna inteligencja, aby bot działał w pełni w oparciu o sztuczną inteligencję. W tym momencie niestety nie mam tutaj załadowanych tych wcześniejszych pól wyników, no bo jeszcze nie używaliśmy tamtych modułów, tak więc wpiszę tutaj tylko odpływ na test. Zamkniemy to okno, ok, automatyzacja nas czeka, tak jak widzimy ja wysyłam w tym momencie wiadomość, Wiadomość wysłana i zobacz jak to szybko się tutaj wszystko przetwarza. W tym momencie agent odebrał wiadomość, przetwarza go w tym momencie sztuczna inteligencja i wiadomość jest wysłana tym modułem, a ja już w tym momencie oczywiście mam dostarczoną. Oczywiście przyszła do mnie wiadomość na sztywno, tak jak powiedziałem, czyli przyszła do mnie wiadomość odpowiedź na test, ale teraz to poprawmy tak, aby przychodziła odpowiedź wygenerowana przez agenta. Odpalamy więc tutaj ten ostatni moduł WhatsApp i poprawmy sobie tą wiadomość. Na samej górze mamy odpowiedź od agenta AI, pole Content. Przeciągamy je tutaj właśnie do naszego pola z odpowiedzią, i w tym momencie zostanie wysłane to, co wygeneruje w odpowiedzi sztuczna inteligencja. Tu przykładowo widzimy podgląd. Super jak mogę Ci pomóc w temacie automatyzacji. Uśmiech. Ekstra, nasz asystent AI, klienta na WhatsApp'a jest już gotowy. W tym momencie pozostało nam tylko jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza, to zapisać cały przygotowany tutaj scenariusz, i druga uruchomić go tutaj w tryb live, tak aby po prostu działał cały czas. No my nie będziemy przecież klikać tutaj w tym przycisku. Jeśli robiłeś to w środowisku testowym, tak jak ja, to pozostał ci jeszcze trzeci krok, a mianowicie podmiana wszystkich ustawień testowych, numerów itd. na oryginalne wyjściowe gotowe dla klientów. W tym momencie twój chatbot, asystent klienta AI jest już gotowy. Pamiętaj jednak proszę, że jest to zaledwie mały skrabek możliwości, a rozbudować cały ten system można znacznie bardziej. Jeśli chcesz wdrożyć takiego asystenta AI na swoją stronę internetową, na konto na Whatsappie, czy też w inne miejsce, i aby było to oparte na Twojej bazie wiedzy, działało dokładnie tak jak Ty chcesz, to napisz do mnie na kontaktmałpa.jangulczewski.pl. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!